O, właśnie nagrywa. Zobaczymy, czy się nagrywa. Jak nagrywasz, to później nie mogłeś przetrwać? To? To że ja to spróbuję to umieścić, nie wiem, już mi widać. Mogę być zewnątrz, załóżmy. Widać w ogóle? Widać mnie, nie obcina mnie? Głowy mi nie obcięło? Nie. Nie obcięło mi głowy. Dobrze, no to... Nie. To ładnie wyglądasz. Witam wszystkich. Witam tłum nieprzybyłych cukrzyków. Ty masz cukrzycę? Mam. Ile? Do drugiego. Ile? Ile masz? Dzisiaj zmierzyłeś? Ile masz? Dzisiaj miałem 120. O Boże, ty nie masz cukrzycy, kochany, płacisz. Nie. To jest... Ale insulina. Tak. Poczekaj chwileczkę, no to bierzesz insulinę? Tak. Bo tak to miałbym 150. I bierzesz insulinę przy 150? Już zaczynam, tak. Kto ci dał insulinę przepisał? Lekarz? Lekarz, tak. Żebyś brał przy 150 insulinę. Tak. Dobrze. Pani, jak widać, witam serdecznie tłumnie wszystkich na sali. Jak widzicie, ponad 2500 osób dostało informacje i z tych 2500 osób właśnie mamy tłum na sali. Chcę was poinformować, że to jest typowe działanie cukrzycy, to znaczy ktoś, kto ma cukrzycę, wcale nie jest zainteresowany tym, żeby z niej wyjść. Bo tutaj na sali, jak widzę, to jest 25% cukrzyków. Co czwarty cukrzyk, reszta przyszła w innym celu. Dlatego, kochani, pierwsze, co wam chcę powiedzieć, cukrzyca jest tylko objawem czegoś. Cukier, wysoki cukier we krwi jest tylko objawem. Jest objawem pewnego rodzaju zaburzeń emocjonalnych. Jest to po prostu choroba umysłowa. Choroba umysłowa, którym jednym z efektów jest wysoki cukier, zwany cukrzycą. Ta choroba umysłowa objawia się przede wszystkim tym, że nikt się z tego nie chce leczyć, bo mi się to nie opłaca, bo żeby się wyleczyć z cukrzycy, wystarczy zmienić tryb życia. Jest to choroba cywilizacyjna spowodowana tym, że mamy taki tryb życia, który bardzo nam pasuje, bo jest luksusowy i jemy to, co jest łatwo dostępne i pyszne. I ponieważ współczesny człowiek dostał do ręki granat, to się zachowuje jak małpa z granatem, po prostu żre to, co mu smakuje, a nie to, co potrzebuje jego organizm. Organizm człowieka potrzebuje oprócz cukru, którego spożycie, z tego co mi jest wiadomo, wynosi ponad 40 kg rocznie na głowę mieszkańca, czystego dodanego cukru, natomiast ponad 90 kg cukru, które dostaje w innych produktach. Jeszcze tak niedawno, 200 lat temu, spożycie cukru na głowę mieszkańca to było 2 kg rocznie. My jemy tego ponad 40 razy więcej. I to nie może być. To jest jedna z przyczyn, z wielu przyczyn, dlaczego cukrzyca jest tak powszechna. Bo ponieważ cukier jest tani, jest ogólnie dostępny, a oprócz cukru są jeszcze lepsze zamienniki słodyczy, jak chociażby syrop glukozowo-fruktozowy, który jest jeszcze tańszy od cukru. I jeszcze gorszy. To oczywiście, że jest gorszy, bo ktoś jest tańsze, to znaczy, że jest po prostu odpadem z produkcji. Albo jest specjalnie przerabiane odpad z produkcji, czyli kukurydza jest przerabiana na syrop glukozowo-fruktozowy dzięki naszej wspaniałej chemii. Inną z przyczyn jest przede wszystkim to, że człowiek chce, żeby było tanio i potrafi tanio wyprodukować żywność. Współcześnie potrafimy z jednego hektara wyprodukować 8 razy więcej niż 100 lat temu. Dzięki środkom ochrony roślin.
Czyli te środki służą do ochrony roślin, ale nie do ochrony człowieka. I to jest następny temat, czyli w jaki sposób my chronimy rośliny, a nie ludzi. I dlatego, moi drodzy, moi mili, to spotkanie miało być dla ludzi z cukrzycą. Okazuje się, że ludzi z cukrzycą niestety nie będzie na tym spotkaniu, ponieważ są niezainteresowani. Prawda? Prawda. Czemu są niezainteresowani? Ponieważ jak każde uzależnienie, powoduje, że jego właściciel wcale nie ma zamiaru wyjść z tego uzależnienia. A teraz pokrótce wystarczy, reszta jak ktoś przyjdzie, wystarczy, nie będę się długo nagrywał, ja będę miał znowu coś ogólnego do powiedzenia.